Jakie wyzwania stoją obecnie przed grupą Azoty? Przede wszystkim dzisiaj obchodzimy pięciolecie istnienia spółki na giełdzie. To nie jest czas kontestacji sukcesu, bo on niewątpliwy jest. Przede wszystkim trzeba podziękować, gratulować wszystkim ludziom, którzy się do tego przyczynili, bo to kawał dobrej roboty wykonanej przez 5 lat z konsolidacją polskiego przemysłu chemicznego. Dzisiaj niejako zamykamy pierwszy etap naszego funkcjonowania, który polegał na rozroście ilościowym wszystkich rotacji. Będziemy z pełną determinacją realizować kolejny etap, jaki będzie wzrost jakościowy. Chcemy wyprzedzać naszą konkurencję, chcemy patrzeć w trendy rynkowe i być liderem w innowacji. To jest nasza przyszłość i od tego nie odżegnujemy się, że ten sukces osiągniemy. Naszym zadaniem przede wszystkim jest stworzenie modelu organizacyjnego dla całej grupy, który będzie uwzględniał specyfikę poszczególnych firm, jak również nowych potencjalnych członków naszej grupy, ponieważ zarówno i siarkopol grzybów, jak i organika sarzyna są obecnie negocjowane. Drugim elementem jest budowanie jednego spójnego planu inwestycyjnego, który będzie uwzględniał zadania dla poszczególnych spółek, tak abyśmy mogli uzyskać najwyższy poziom efektywności technologicznej, procesowej i procesów biznesowych w naszej grupie.